Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim przygotowuje kolejną wystawę, której wernisaż odbędzie się już w najbliższy piątek. Zapraszam w piątek, 9 lutego o godzinie 18 do BWA na wyjątkową wystawę prac Jana Berdyszaka. To druga po śmierci artysty w 2014 roku wystawa i druga tak duża prezentacja po tej, która odbyła się w 2018 roku w Radomskiej Elektrowni. Nigdy nie była tutaj prezentowana twórczość tego wyjątkowego twórcy, wielkiego artysty działającego będącego aktywnym twórcą od drugiej połowy lat 50. XX wieku i właśnie do swojej śmierci w 2014 roku. Twórcy, który operował wieloma językami wypowiedzi. Wystawa reprezentuje najważniejsze cykle i problemy, które podejmował autor przede wszystkim swojej twórczości malarskiej. Będzie to głównie malarstwo, prace z lat 60. Rzeźby również, najstarsza będzie z 63 roku z cyklu struktury. Najważniejsze cykle, a więc Rekwiem, Passepartout, Obszary koncentrujące oraz Reszty reszt, czyli to, co ojciec robił jako ostatni cykl przed śmiercią, gdzie też dosyć szczególne jest to, że nazwa tego cyklu Reszty reszt jakby jest tym cyklem ostatnim zamykającym całą twórczość. Jan Berdyszak swoje prace prezentował w wielu ważnych miejscach na świecie. Obrazy, rysunki, grafiki i rzeźby Jana Berdyszaka znajdują się w wielu ważnych kolekcjach w kraju i za granicą.